Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w, prawdopodobnie, przedostatnim odcinku Zagrajmy w This is the Police 2. Przed nami dzień 26 i być może 27. Let's go! Kurosowa nie przyjdzie do roboty, Jarbra też nie przyjdzie do roboty, ten się strył alkoholem, ten też. A, jest tak, że tylko 10 dni detoksu. Dobra, możesz zostać. No i pięknie. Najważniejsze jest to, że Penkin się nie zawinął do domu. O, znowu wypuszcza muzyczkę, dobra. To było. No to może puśćmy teraz to. White Russian, recenzja Leonida Sirotina. Dla tej piosenki mogę zdradzić swoją ojczyznę. Hardkorowo trochę. Chodzi o stwierdzenie tego. Dla Fraja Kasa. Plan Hendersona. Oto co zamierza pułkownik Henderson. Przeprowadzić atak na posterunek, zabijając przy tym szeryf Lili i kilku innych gliniarzy. Ale przy okazji postarać się, by zastępca szeryfa nasz odparł szturm heroicznym ostatnim wysiłkiem. Sprawić, by Warren Nash jako szeryf stał się marionetką w rękach Hendersona, krył jego przemytniczy interes i przemykał oko na wszystkie związane z nim przestępstwa. Doskonały plan. Nieprawdaż? Oj, to już sugeruje, że coś się odjebie, nie? Jack na pewno ma jakiś swój plan. Kurde, gdzie jest ten? Gdzie on jest, kurde? Zniknął. Gdzie jest Penki? Halo. A kurwa, nie, przecież... Boże, Penki ma wolne, przecież on dzisiaj nie przyjdzie. Ajajaj, no to mi się chyba jednak nie uda go wyszkolić. Kurde, na koniec od tego. Chcę wziął wolne dzisiaj, żeby coś z tym zespołem swoim porobić. No. Niestety, dobra. Szkoda. A tak to jest. Przyjęciłem kasy wcześniej, teraz mam za swoje. Pewien mężczyzna twierdzi, że grupa młodych ludzi zebrała się w sklepie i przygotowuje się do wzniecenia zamieszek, które rozwrzeszczane szczeniaki rzuciły we mnie białym kamieniem i trafiły mnie w chore kolano. Pobolewa mnie do czasu, gdy służyłem w okupatorze wojny pierwszej wojny światowej i na co to wszystko? Czy tak wygląda wdzięczność? Zająć się tym. Nie pamiętam co tam brakowało Penkinowi, ale chyba strzelanie i negocjacje. Jeszcze tego kilku akcji, więc niestety, ale nie będzie na tych profesjonalizm. To są co, dwa dni. Mam ile? Licząc tego dnia, to miałbym teraz jeszcze. No jeszcze 5 dni. Dwa. Czyli nie. Jednego dnia dwa treningi, drugiego jeden trening i odpoczynek. Chyba, żeby się wcisnąć dwa treningi i odpoczynek w jednym dniu. Jest to możliwe. Ósmy mężczyzna trzyma swojego szefa na muszce, przyciskając go ścianę. Ani drgnij, ty cudoku. Dźwięk twoich skrzydeł prowadza mnie do szału. Uspokój, podkradnij, zastrzel. Podkradnij się. Kto ma zajebiste krycie się? Gołtorn. Ferretti, ale nie Gołtorn to zrobi. 544, complete. Pięknie, obezwładniony. Koroina na miejscu przestępstwa. Punkcie w krycie się dla Sullivana. Punkcik w szybkość dla Gołtorna. 547 in progress. Przedszkole. Starsza kobieta usiłuje zabrać cudze dziecko. Ciekawe. Dobra, i tych dwóch możemy wysłać, że się podszkolili troszeczkę. Powiem wam tak szczerze, trochę mi brakuje jakichś spraw, nie? Zamieszki. Super. Goście był pijany, teraz stał śnieżką w kolano i zrobił aferę. Nie pij tyle następnym razem. Że już się muzyka skończyła, no come on! Czemu tego nie mogę zmieniać? Starsza kobieta w wielkim kapeluszu i obszernej koszuli nocnej ciągnie za rękę małą dziewczynkę. Przedszkolanka próbuje obrzeć, ale staruszka traktuje gazę pieprzowym. Włącz syrenę, chwyć staruszkę, chwyć dziewczynkę za rękę. Chwyć staruszkę. 547 complete. Dziewczynce nic się nie dzieje, staruszka daje na pamiątkę prezent w postaci swojego kapelusza. Aha, no to jakby o co come on?
Taka trochę delulu wydaje się być ta. 544 in progress. Liceum. Nauczyciel wychowania fizycznego zamknął grupę uczniów w szkolnej szatni, nie pozwala jej wyjść. Aha. Ciekawe. A z jakiej racji, jeśli można zapytać? No, Rubara nie jest lojalny, więc to ma problemy. Spoko. No to wyślemy sobie kogoś innego. Dobra, Leite, Guzman. Dobra. Spróbuję wysłać tych dwóch. Goodwin, Stockman, jazda. Nie rozpierdolcie się po drodze, co? 551 in progress. Sklep spożywczy. Świadkowie donoszą, że dzieciak z bronią w ręku domaga się większej ilości czekolady. Dobra, trzech wystarczy. Czy ja tutaj coś chcę sprzedać? W sumie mogę posprzedawać co nieco. Dobra, zupę sobie zostawię tak na wszelki wypadek, ale resztę mogę posprzedawać, bo jest mi to totalnie zbędne. Okej, okay, teraz do niej. Nie. Reszta będzie u niej właśnie. 9000 za heroinkę. 160 dolców za piwo. 1500 za whiskacza. 3,5 tysiąca za zagraniczny armaniak. Jesus! Głowista nie wziął o tym zakładniku, chciał jedynie, żeby porządnie się umyli po zajęciach i nauczyli często rzekę na zapach potu. Okej. Okay. Dobra, las. Panie nasz, wraz ze wspólnotą zamierzamy rozbić w lesie pod szarput obóz medytacyjny. Cały niezbędny sprzęt zapakowaliśmy już do kilku ciężarówek, ale czeka nas jeszcze ich rozładunek. Czy przydzieliłby nam pan do pomocy paru silnych ludzi, którzy błyskawicznie się z tym uwiną? Od rana jesteśmy w drodze i nie mieliśmy jeszcze kiedy rozpocząć medytacji. Chcemy zabrać się do tego przed zmierzchem, ponieważ duża... Duszę przypomina kwiat i jak on ładnie czułość i łaknie on czułość oraz ciepła. Zapłacę panu za wsparcie, a pańskim podwanym przekażę trochę materiału na temat sztuki medytacji. Okej, okay, czyli ktoś, rozumiem, silny jest potrzebny. Czy ktoś z tych słabych? No, Clayton jest silny. I Luna, to. No tak, Clayton ma problem, bo nie jest lojalny, no to możesz spierdalać w takim razie. Horsemon nie, Demers też nie, Ferret niech odpocznie, Muradian. Kurde, trochę się bają, że Muradian może być ten. Że to jest akcja typu, że wiecie, że kogo wyślę, to oni potem odejdą z tego, więc właśnie nie jestem pewien, kogo chcę tu wysyłać. Czy no, Clayton byłby idealny, bo on jest tak mało znaczący, że to dalej mi koło tego lata, czy on ten, czy on zostanie, czy nie. Dobra, niech jedzie ten Muradian. Mam szczerą nadzieję, że tego nie pożałuję. No i pięknie, Stockman wreszcie się wyleczył z alkoholizmu. No, Goodwin niestety nie. No ale Goodwin to jest takie słabe ogniwo, powiedzmy, w tym łańcuchu, które jest totalnie zbędne. Chłop przykłada nerwowo broń z ręki do ręki, zwracając się do przerażonego sprzedawcy. Zamieńmy się, proszę. Daj mi dasz batonik, gatuj pisać. Nawet nie wiem, czy działa, zaraz się przekonamy. Każę ci broń, podkradnij się, rzuć się na chłopca. Podkradnij się. Dobra, tylko tam możesz 551 complete. Okazuje się, że Smarga zwinął pistolet swojemu ojczymowi z ukrytej w szopie skrzynki na narzędzia. Ciekawe. Dobra. Alive ma punkcik i jako jedyny. Dobra, jakoś tu się nic raczej nie zadzieje, to możemy na spokojnie powysyłać paru naszych glunarzy na właśnie wypoczynek. Dwóch bardziej zmęczonych tutaj, a tych tutaj Leite, Gotorna i Maguire'a wyślemy sobie do łaźni. 523 in progress. No i proszę, mówisz, że się nic nie stanie i coś nagle dzieje. Sąsiedzi wnoszą skargę na pewną parę, bez przerwy na siebie wrzeszczą i rzucają siebie naczyniami. Lepiej coś zróbcie, zanim się pozabijają. Okej, okay, to może być de facto też jakiś fałszywy alarm, no ale wiadomo, zignorować tego nie można. Dobra, French. Dobra, Rubara też może jechać. No co, za chwilę będzie koniec dnia i nic, tylko czekać właśnie do pierwszej, aż ludzie sobie ładnie wrócą. Żeby zakończyć ten dzień. No, las i co? Panie nasz, pomogliśmy chłopakom rozbić. Obóz dobrze sobie radzą. Gdy zbieraliśmy się do powrotu, już medytowali. Ich szef prosił mnie o przekazanie panu jakieś kaset z muzyką reakcyjną, parę filmów instruktorzowych. Czyżby nagle zrobił się pan religijny? Aha, czyli...
4 stówy i 2 kasety. Okej, czyli jednak nie ten, nie tacy tych gliniarzy. Choć nie powiem, za tą ostatnią, czyli za Luną, aż tak bym się raczej nie stęsknił. Centrum. Noczny świadek zgłosił, że jakiś starszy mężczyzna przebija opony stojących na parkingu samochodów, a gdy uchodzi z powietrza, ta nie dokończ... Nawet tego na głos nie przeczytam. Z szacunku z trochę dla was, nie? Dobra, nie, bo ten jest nielojalny, ten będzie wielu problemy w radii. Dobra, taka ekipa jeszcze, Fletcher. A no tak, Horseman robi problemy, bo ma coś. Dobra, żeby się nie marnowało, to jeszcze tego puśćmy. Przemoc. Radiowóz podjeżdża pod dom. W środku rozmiewają kobiece krzyki. W oknie kuchennym widać śmigającą patelnię. Zadzwoń do drzwi, wyważ drzwi, wejdź przez okno. Wejdź przez okno. Policjant wchodzi do środka przez otwarte okna, podłodze w kuchni. Mężczyzna i kobieta toczą ze sobą bój. Ona trzyma w ręku patelnię, a on jest ranny w głowę. Paralizator, strzał czy rozdzielić? Paralizator, kurde, dawaj, rubara. 523, complete. Policjant oszalał parę, a parę myślę tego kobietę, nie, całą, od razu oboje. Parę zamiast paralizator, jak się okazuje, ostatnia kłótnia zaczęła się od tego, że mężczyzna miał dość jedzenia na obiad fasolki z puszki. Aha. Zajebisty powód. Dobra, miej w siłę punkcik, pani rubara. Oczko rozenkraca, możemy zagrać. Dobra, pewna ciężarna kobieta zaczęła rodzić i jechała do szpitala karetką, która zderzyła się z cofającą ciężarówką. Nieźle. Dobra, wyślimy tych lepszych. Dobra, może nie aż tak lepszych. Clayton Mulligan jeszcze nie jadą. Yellow. Nie, dobra, ostatnia akcja. Starszy mężczyzna przebiegał pod nożem myśliwskim, następnie wkłada rękę. Użyj gazu, bezwładni. Użyj gazu, Jezus, od razu. Demers, dawaj, gazem po ryju. 520 complete. Staje się do policji łatwym celem. No i bardzo dobrze. Dobra, miej punkt w siłę w takim razie. Demers, niech ma tę negocjację na full. No i super. Naprawdę żałuję, że nie mogę trzech typa naraz wysłać na to szkolenie. To jest naprawdę straszny ból. Że jest tylko jeden naraz. I to jeszcze w takiej cenie. Come on. Za 1200 jednego typa powinienem być tam co najmniej trzech naraz móc wysłać. Dobra, na środku drogi stoi karetka, której cała przednia część została poważnie uszkodzona. Obdyły mężczyzna ze złamanym nosem ucieka z miejsca zdarzenia. Uderz pałką, użyj gazu, bezwładny mężczyzna. Czemu jest tutaj w ogóle babka ta ciężarna na tym? Powinien być ten gościu właśnie. Uderz faceta pałką, obezwładni. Dobra, może lepiej go obezwładni, będzie lepiej. O, to właśnie tu. Chyba na opak powinny być te klatki. Policjant powala i aresztuje przestępcę. Z karetki dobiega płacz. W środku na noszach leży ciężarna kobieta. Wygląda na to, że zaczęła rodzić. Zatrudnicy medyczni zginęli w wypadku. Wezwij karetkę, przenieś kobietę do radiowozu, uspokój. Wezwij karetkę. Kto by to mógł wezwać? Może Rockman. Wzywaj karetkę. 510 complete. Co? Policjant wzywa inną karetkę przez radę, ale zanim ta przyjeżdża, ciężarna kobieta wpada w panikę, doznaje ataku serca i umiera wraz ze swoimi... Co? Jak od co? Jak od ataku... Jak on dostał ataku serca przez atak paniki? Jak to się kurwa ze sobą łączy w ogóle? Nijak! Ja pierdolę, ale kurwa bezsens. Co ja tu miałem wybrać? Wsadzią do radiowozu i zapierdalaj do szpitala? Czy co? Chociaż nie, mogłem po sobie ją uspokoić. Może to by byłoby lepsze. No szkoda kurde tej babki, tych dzieci, no ale... No i będę tego resetował przecież specjalnie. Dobra, styknie. No i ładnie. Już miał 16, mógł sobie odpuścić, ale nie, jeszcze wolał dobrać jedną. I dzięki temu ja wygrałem. Dobra, ile? 15. Dobra, też styknie. No niestety, tym razem mu się przyfarciło.
19, tym bardziej wystarczy. Ładnie. 2 do 1 póki co. 13, jeszcze jedna. Dobra, styka. No oczywiście, że on został za od razu, kurwa, jedną kartą nie przebił. But why fucking not? 17, jeszcze jedna. 20 już, nie ma co. Ładnie. Jakby teraz dostał 7, to bym się wkurzył, nie? Dobra, ile? 16. Styka. No! Fuck you! Czemu nie mogłeś dobrać 9? 14. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. XD! Brzyki, to jest RNG po prostu, nie? Jeden wielki random. 16, dobra, koniec. Chuj, przegrałem. Dobra, jebać to. No. Nie zniechęcać, bym się powiem, szczęście, zupa i 500 wylądują u mnie. Zajebiście. Dobra, pyk, 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 to nie pracuje, pyk, 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 pyk. Okej, mam 4 tylko treningi, no to przy dobrych wiatrach może by się udało. Tak, tak, nie będziesz pracował, super, to wypchaj się w takim razie. Ale to jest zabawne, że to jest kwestia lojalna albo nielojalna. De facto to policjant, z tego co ja się orientuję, to ma wręcz jak swój psi i to nie jest żaden punch, że wiecie, że policja, że psy, tylko nie, po prostu psim obowiązkiem policjanta jest, kurwa, przyjść do roboty. I jak on sobie nie weźmie wolnego, to ma przychodzić dzień w dzień. Tylko że wiecie, jedni gliniarze mają tak, że jedni zaczynają o 7 rano, kończą o 7 wieczorem i wtedy drudzy ich zmieniają, ale wiecie, finalnie dzień w dzień gliniarz przychodzi. A nie tak, że przyjdzie w poniedziałek, a we wtorek nie. I dopiero przyjdzie w środę. Ucha, buła. O, co robisz, Jack? Myjesz, golisz się, czy... Ja. Goli się brzytwą. Okej, ktoś oczywiście przeszkadza. Kto tym razem? Na pewno nie Lana, bo ona to już nie żyje chyba od plus minus tygodnia. Arthur Sherman. No need to sign for him. Aha, to tyle, okej. Okay. Myślałem, że jakaś właśnie rozbudowana rozmowa będzie, ale nie. Ale raczej można się domyślić, co Jack z nim zrobił, nie? Jak Lana została już odstrzelona, no to Sherman teraz albo został też odstrzelony, albo został... poderżnięty, o. Dobra, weź sobie wolne, zajmij się ojcem. A, dobra, jedź. Ciotka do Kongo, jedź. Spoko. Przydziel, 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 przydziel. Dobra, 12 to jest najniżej, co mi zajdzie, więc jedziemy dalej. Agent, tak, trzymaj. Tak, prawie muszę zapłacić. Dobra, Penkin, strzelanie, jeszcze jeden punkcik. I negocjacje, więc od razu... strzelanie go na strzelanie go wysyłamy. Gdzie on jest? Tutaj. Go. I już od razu wykupuję sobie właśnie negocjacje. Ale może mogę też od razu wykupić też te oba odpoczynki, żeby już to mieć na później przygotowane. Dla niego bądź kogoś innego. 538 in progress. Dobra, najpierw to. Mężczyzna jeździ po mieście sporym jeepem i strzela z okna jak opętany. Ciekawe. Dobra, proszę się bardzo ładnie tym frajerem zająć.
tą ekipę tam wyślijmy. W szpitalu. Panie nasz, pamięta mnie pan? To ja chciałem wystrzałowo oświadczyć się narzeczonej i poprosiłem o pańską pomoc w tej sprawie. A, no tak, pamiętam, to jest ten, co granatu nie miałem. Dobra, w każdym razie Laura i ja wzięliśmy ślub, a potem wybraliśmy się w góry na miesiąc... O proszę! Czyli jednak się udało. Pomimo tego, że oświadczenie wyszło trochę lipnie. Przez to, że nie było granatu. Dobra, potem wybraliśmy się w góry na miesiąc miodowy. Niestety wtedy, niestety, szczęście przestało nam sprzyjać, moja żona przewróciła się zjeżdżając na nartach, spadła na sam dół i uszkodziła sobie głowę. Teraz jest w śpiączce i zdaniem lekarzy prawdopodobnie do końca życia będzie przypominać warzywo. Laura na pewno za żadne skarby by tego nie chciała, ale jej rodzice ani myślą uszanować jej życzenia. Nie dopuszczą do tego, by zabrała im ją śmierć. Zabronili mi nawet wchodzić do sali, w której leży. Wyobraża pan to sobie? Dlatego jeszcze raz pragnę prosić pana o pomoc. Niech pan przyśle dwójkę swoich najbardziej nieuchwytnych ludzi, żeby zakradli się na oddział i odłączyli moją Laurę od systemu podtrzymywania życia. O kurwa. Ktoś musi wyzwolić ją z więzienia, jakim stało się jej kalekie ciało. Do sali można się dostać jedynie z dachu. Najlepiej, by policjanci sunęli się po ścianie budynku i weszli przez okno. Rodzice czytują przy drzwiach dniami i nocami z nadzieją, że ich córka odzyska przytomność. Dopominam się o niewiarygodnie wielką i wyjątkową ryzykowną przysługę. Jestem niezwiązany z każdą... Że co? Gościu, ej, posrało cię chyba! Nie ma chuja, żebym na to kogoś wysłał. No nie ma szans, najmniejszych. 551 in progress. Zgłosiła, że pewien czarnoskórzysty chce ukraść kawiarnię, w której pracuje. O ile się założycie, że to się okaże być fałszywym alarmem. Dobra, taką ekipę wyślimy. Tak, ten nie pojedzie, ten jedzie tam. Jezu, ale mam aż ochotę sprawdzić, coś stanie, jak tam kogoś wyśle, nie? Ale chyba wolę nie. Bo na, po pierwsze, z pieniędzmi i problemów nie będę już w ogóle, bo zostałem 4 dni growe do końca gry. Tak więc nie ma się, myślę, co martwić. Natomiast jeśli chodzi o taką przysługę, to albo pół moich ludzi będzie nielojalnych nagle wobec mnie, albo wręcz sami nie będą, no, jak ich wyślę, to będą musieli, ale no... Dobra, nie, nieważne, nie. Nie wysyłam tam nikogo. Ulicą od krawędzika do krawędzika sunie wielkie jeep. Z okna kierowcy wystaje dłoń uzbrojona w pistolet. Starano iść za radiowozem, nakaż mi się zatrzymać, zastrzel kierowcę. Nakaż mi się zatrzymać. Ktoś ma dobre negocjacje? Belmont. No i tylko on. 538, complete. No i pięknie. Zatrzymuje, daje się z boisy, ktoś się, że mężczyzna strzelał z nudów. No to teraz z nudów pójdziesz do więzienia w takim razie. No, sporo zioła miał, widzę. Proszę, Kurosawa ma po jednym punkcie we wszystko. Wpakowane. 536 in progress. Dobra, młyn. Z okolicy młyna dobiega żałosne rżenie konia. Pewien przechodzień sądzi, że ktoś znęca się nad parzystokopytnymi. Mieszkam nieopodal od wielu lat i nieustannie słyszę z kobiet cierpiących zwierząt. Ktoś bezlitośnie torturuje te biedne stworzenia w tym przeklętym młynie. Ja mam takie dziwne wrażenie, że to może być fałszywy alarm, no ale zignorować tego przecież nie mogę, nie? Niech jadą w takim razie. Dobra, Penkin wyszkolony. W negocjacji. 536 in progress. Teraz tu leśniczy zauważył mężczyznę z bronią, chociaż sezon łowiecki jeszcze się nie rozpoczął. Spoko. Wysyłamy taką ekipkę. A, Kurosawa jedną akcję zrobił, już nie może chodzić. To spierdalaj w takim razie. Ruszę na napaści, nie zamawiając niczego, usiadł przy jednym ze stolików, czekał na przyjaciela. Aha, to jest ten czarnoskóry w kawiarni. Patrick o, to jest ten sam gościu, co dzień wcześniej. Ledwo zadomowiliśmy się w nowym obozie medytacyjnym, a już zjawili się przedstawiciele stroskanej społeczności. Według nich dopełniamy dzieła diabła. Mamy jeszcze dziś się spakować i wynieść z miasteczka. W przeciwnym razie spalą nasz obóz, gdy będziemy spać. Próbowałem im wytłumaczyć, że nikomu nie życzymy źle i że obecnie nawet nie prowadzimy naboru, ale przez nienawiść i strach przed nieznanym, wpisany w ludzką naturę, chyba pozostali głusi na moje słowa. Niemniej jednak pan, panie nasz, na pewno będzie w stanie nam pomóc. Chyba ma pan w swoich szeregach mistrza negocjacji, osobę, która potrafi załagodzić dowolny konflikt. Nie uciekając się do przemocy, prawda? Proszę skierować ją do tych biednych ludzi. Liczę za właściwie dobre słowa i łagać trawiący ich duszę w nienawiści. Nie chcemy znów się przeprowadzać. Okej, gdzie kogoś ma zajebiste negocjacje? No to muzyka, popisz się. To jest zadanie dla ciebie. 531 in progress. Zbrojny cygan ściga wciągnięty przez konie w furmance samochód, który wcześniej zjechał mu drogę. Ej, kurde, to jest naprawdę intrygujące podejście. Dobra, Titus.
Leiva Ferretti go. Penkin, leć się szkolić. 557 in progress. Dobra, wracać w osiedle. Nasz, udało mi się wszystko ogarnąć i Pyk jeszcze ma levelek. Żaden z dziczy motłuch nie zamierza już palić biwaku medytacyjnego, który przecież nikomu nie wadzi. Tak się jednak złożyło, że trzeba było napić się z tymi ludźmi, zaczęli mnie słuchać. Wiem, śmierdzę jak gorzelnia, ale musisz mi to wybaczyć. Okej, okay, 1000 za tego, punkcik w siłę dla muzyki. No i po prostu nie wysyłamy go nigdzie. Przemoc, no oczywiście. Na miejscu nikt krzywdzonych zwierząt. Najmłodsza córka Billa Bucklera zabrała nowego Gera na spacer poza teren farmy. Koń okazał się bardzo upartym, stworzonym przez całą drogę stawał opór. Młyn świętej pamięci Tomasa Piccoliego dano z tej pusty. No, Tomas nie chciał podzielić się czymś z bratem Ralphem i obaj aż do śmierci się nie pogodzili. 556 in progress. Dobra, schodzi tu jedna oka. Kobieta próbuje wysadzić dom swojego agenta ubezpieczeniowego. Hardkorowo. Dobra, ta trójka w styk. Chyba na styk w ogóle byli. Jak tak widziałem, patrzyłem. Tutaj są. Tę ekipę możemy wysłać. Kurosawa oczywiście nie pójdzie, bo jest zmęczony. Ale to mi akurat nie ten. Nie wadzi. W całym lesie rozchodzą się odgłosy wystrzałów i krzyki. Policjant dostrzega mężczyznę ze strzelbą. Wygląda na to, że kłócownik właśnie pozbawia życia jakiegoś małe zwierzątko, nie widząc jak zbliża się do niego ogromny dzik. Niech snajper zajmie się dzikiem, rzuci się w kierunku kłusownika. Hej, uważaj! Rzucie. Belmont, czucie. Dobra. Przeżył chyba. Tak. Policjant rzuca się w kierunku sonika, spycha go zwierzęcie z drogi. Mężczyzna pada na ziemię, uderzając głową o drzewo i traci przytomność. Jest! Dobra! Uff. Żyje. Dzik przebiega obok niego, ale zawraca i teraz będzie postanowił na wkrótce. Ostarz gazem, strzel... Strzelaj, człowieku! Z tego dzik! 536, complete. Policjant strzela do dzika i go zabija. Zaczyna on się sezon łowiecki. Następnie funkcjonariusz aresztuje kłusownika, który powoli dochodzi do siebie po bliskim spotkaniu z drzewem. No kurde, to jest tylko dzik, to się nie ma czym przejmować w ogóle. Panna Buckler wrzeszczy, to już trzecia, która ginie na poczcie. Ten pijak na pewno je kradnie. Założę się, że upchnął je gdzieś w biurko albo w torbie. Jesteś pan z policji, zrób pan coś. Listonosz wszystkiego się wypiera. Przeszukaj biurko, torbę, paniusiu, myszkę przesunąć zaginie poczty, mijego dnia. Przeszukaj torbę. Frazier. Przeszukuj torby, znajduj mi paczki zawiesione do panny Buckler, to znaczy biegnie w kierunku wyjścia. Ścigaj, strzelaj z tazera, boże. YOLO. 556 complete. Panna Buckler ma paczki, listonosz idzie do paki. Kawusia, czekolada, szlugi na miejscu, punkcik w szybkość dla Bradiego. Punkcik w siłę dla Jarbrota. No i to tyle. Dobra, ta nie pracuje w weekendy w ogóle. Ale tutaj mogę coś spylić, na przykład właśnie sobie czekoladę. Dobra, tu jeszcze to mamy. No i to już mogę wszystko posprzedawać tak naprawdę, co jest mi zbędne, bo już jak mówiłem, ani nie będę musiał w tyce płacić więcej za ten, za właśnie informacje, ani nie będę musiał wydawać już pieniędzy na żadną z tych rzeczy, która tu jest. No, ewentualnie mógłbym coś u niej dokupić, jeśli chodzi o wyposażenie gliniarzy. No, to były właśnie jakieś gazy czy coś tam, ale w sumie gazu mam jeszcze dużo. Dobra, w sumie wiecie co? Te pałki mogę też sprzedać. Tak, sprzedaj. Żeby zostało 5. Mam teraz chyba właśnie tak idealnie na gliniarze tego wszystkiego, więc to może zostać. Dobra, ale za to kupiłbym od niej troszeczkę właśnie... Dobra. Po ulicy pędzi furmantka powożona przez stojącego na koźle cygana. W prawej dłoni trzyma on lejce, a w lewej muszkiet, zaś bat nosi przy pasie. Mężczyzna celuje do starszego kierowcy, który próbuje za wszelką cenę unikać niebezpieczeństwa. Włącz koguta, staranuj, każ cyganowi się zatrzymać. Dajesz bercz. 531 complete. No i pyk, udało się. Lejewa ma punkcik, to niech ma w siłę. Tego do niczego go nie wykorzystam. Dobra, Penkin zaraz się skończy szkolić. Pytanie, czy zdążyłby wrócić jeszcze na komendę? To jest dobre pytanie. Bo jeśli zdążyłby wrócić, to bym go jeszcze wysłał na odpoczynek.
Kobieta z czarną paską na oku grozi, że rzuci grandem w werandę domu swojego agenta ubezpieczeniowego. Podnoszony mężczyzna w samej bieliźnie klęczy, błagając klientko litość. W oknach widać twarze przerażonej. Strzel z tazera, podkradnij się do kobiety. Przekonaj, żeby oddała granat. Podkradnij się, Borotka. 557, complete. Podkrada się i obezwładnia. Okazuje się, że firma ubezpieczeniowa odmówiła jej wypłaty odszkodowania podatku, w którym winowajczyni straciła oko. Okej. Okay. Tutaj coś jeszcze mamy do wysłania. Dwóch typa. Oj, to jest od niej, proszę bardzo. Magazyn. Panie nasz, ktoś mnie obserwuje. Wiem o tym od dawna. Na początku sądziłam, że tylko mi się wydaje. Teraz jednak mam pewność. W pobliżu mojego domu bez przerwy kręcą się jakieś zakapturzeni dranie i skradają mi się pod oknami. Niewątpliwie zatrudniła ich konkurencja. W ciągu jednego dnia potrafię zrobić tyle, ile oni przez cały miesiąc. I to doprowadza ich do szału. A wszystko dzięki temu, że znam się na towarze i nie sprzedaję wyłącznie konserw. Chcę się rozprawić z tymi szpiclami i do tego będę potrzebować dwójki pańskich strzelców. Rozgryzę, może ci powinni się ustawić, byle trafili w cel. Pieniądz nie gram roli. Co pan na to? Okej, czyli ktoś, kto zajebiście strzela. No to oczywiście chodzę zajebisty we wszystkim, co robi. Maguire też zajebiście strzela, więc proszę bardzo. Proszę się tym zająć, panowie. Dobra, na opartego mógłbym go wysłać jeszcze na jakiś trening, ale nie, lepiej niech odpocznie, żeby mógł na 100% się pojawić jutro i żeby mógł gdzieś tam powysyłać. Okej, ci się od razu tam zajęli. Panie nasz, przez te paniusie popadliśmy w taką paranoję, że kulkę oberwał pierwszy facet, który pojawił się w drzwiach. Jak się okazało, był to tylko sąsiad. Wyszedł po prostu po fajkę. Zrobiło się trochę niezręcznie, ale na szczęście nie stała mu się większa krzywda. Od postrzału w tyłek jeszcze nikt nie umarł. No to jak oni celowali, że gości zarobił akurat kulkę w dupę? Dobra, nieważne. Po tej całej awanturze pani Gani nagle się nieco uspokoiła, dała nam nagrodę i poleciła wracać. Nasz wysiłek chyba się opłacił. Co dostałem? 2000 i tyle. Dobra. Frazier, Penkin i Titus. Niech lecą tutaj. A Alajew i Delmon niech lecą nad jezioro. No i dobra. Percy może nie przychodzi, może się normalnie wyspać, ogarnąć. Tak więc nie stracę na tym. Tak, mam hajs dla Fraja, trzymaj. I jest to według kalendarzyka, jaki jest podczas wczytywania do sprawdzenia, ostatnia wpłata właśnie dla Fraja. Czyli w ciągu najbliższych 4 dni coś się jeszcze takiego odpierdoli, że nawet Frajowi nie będziemy musieli więcej płacić. Nie licząc tego oczywiście ataku, no ale wątpię, że będziemy musieli tam, że my tam faktycznie oberwiemy kulkę. A wiecie dlaczego? Bo Jack jest trochę za sprytny, żeby dać się tak zrobić. Widać było, jak udało mu się załatwić wszystkich w jedynce. Tak, wiecie, w sensie mówię teraz o tym, jak udało mu się uciec, nie? Tak mniej więcej, że nikt go nie znalazł, pomimo tego, gdzie jest. No, nie licząc Shermana, ale to tylko on. Taki, powiedzmy, w miarę inteligentny. Ale gliniarze FBI szukają go ile? Od pół roku, zdaje się, i nie umią go namierzyć. Choć pewnie Fry też mu tym trochę pomaga. Dobra, Hodges, Birch i tak dalej. Dobra, muzyka może lepiej niech... Chociaż dobra, bo to jest tylko dzisiaj, to myślę, jutro wytrzeźwieje. Po kolei wszystkich zgarniamy, co mogą przyjść. Nie, ty się wyśpi, reszta niech przyjdzie. Okej, 38 na 40. Ale fabułę. Moreno. Co też zrobi kulkę? Still wanna hear that story? The story about the DeVroom painting? Get ready. Let's go have that beer. It's a long story. I knew you'd do it, Mr. Boyd. I knew you'd finally decide to give me some time. Really? And you're doing it because you're a man with a conscience. You feel guilty. Guilty for the night when you left me alone in the middle of the field. Now, you can act like a heartless dictator, Mr. Boyd, and I understand why you need to. Makes a big impression on most people, anyway. We need to keep everyone in suspense, right? Fear and respect, the basis of order. Isn't that what they say? Or is it something else? Well, never mind. Anyway, but you couldn't manage to fool me, Mr. Boyd. I always knew. Caesar is merciful. Caesar spared Massilia. Caesar is a gentle ruler. Caesar never... I'll be in the car. I'm right behind you. Caesar the merciful! Hail, merciful Caesar! Okej,
Dobra, i teraz pytanie, czy Moreno pojawi się na kolejny dzień? To jest naprawdę dobre pytanie. Kurde, ten dzień był taki w miarę krótki. Jeśli kolejne trzy, znaczy w sumie dwa, bo zakładam, że 20... Nie no, dobra, trzy, bo jest 28, 29 i 30. Zakładam, że 30 to jest właśnie akcja, gdzie będzie ten atak na posterunek właśnie. I wtedy będziemy musieli pewnie przyjść do tego ludzi, coś tam ogarnąć. 31 to pewnie nie będzie nic, jeśli chodzi o rozgrywanie dnia, tylko albo się sam dzień będzie rozgrywał, tak jak na końcu w jedynce, albo po prostu będą napisy, czy jakieś wyjaśnienia, co się stało właśnie po dniu 30. Jeszcze 28, 29 myślę, będzie coś się takiego w miarę działo. Ale okej, nie rozgrywam kolejnego dnia, ale jeśli będą na tyle krótkie, to może już w kolejnym odcinku zakończymy właśnie całą grę. Nie wiem, zobaczymy. Wolałbym jednak po dwa dni nagrywać, bo to jest dla mnie bezpieczniejsze. Ale okej. We shall see. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w This is the Police 2. Cześć.